Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Legią Warszawa. Teraz czas na mecz z Legią Gdańsk. Mecz w ramach oczywiście Legia Klasy. Mamy 9 oczek po 3 meczach, 1 punkt do Lecha Poznań. Jeżeli ten mecz wygramy, przeskoczymy Lecha i będziemy mieli przewagę 2 punktów. Czerwone stroje Lechi czy te? Ja chyba zagram w tych, oni zagrają w tych. Powinniśmy dać radę się nie rozróżniać. I startujemy. Żota. Jest Duda. Jest także Jodłowiec, za niego zagranie, Jodłowiec na tej prawej stronie Kucharczyka. Kucharczyk pod gardem, Kucharczyk, uderzenie, gol! Ależ bramka Michała Kucharczyka, obijemy prowadzenie w 8 minucie tego meczu. Makuszewski, obok niego jest Henry, jest także szybki Henry i udaje się już ten pojedynek prawie wygrać. Niestety Makuszewski jest szybszy, strzał na bramkę, ależ bramka Makuszewskiego, no przebił teraz Michała Kucharczyka, Makuszewski nadążył na nim, za nim Henry i mamy remis. Wiśniewski znowu pokazuje dobrą szybkość piłkarzy gdańskiej. Lechić konia pole karne i zderzenie. Mamy teraz duże szczęście. Wychodzi Ciężniak i Janta racuje nas przed dobrą gola. To była kapitalna parada. Hamalainen. I zbiega do Bergwina. Bergwin strzał. Nie ma bramki. Bergwin. Jeden zwód. Jest zagranie. Jest piłka do Hamalainen, strzał i gol! Ależ bramka Kaspera Hamalainena, 2-1 w Gdańsku. Kapitalne wejście ma Kasper Hamalainen, rozegrana akcja od prawej strony Bergwin, potem Kapuska i właśnie Finn finalizuje tą sytuację, tą akcję, 2-1. Koniec tego meczu, udaje nam się wygrać w Gdańsku po ciężkim spotkaniu, chociaż w drugiej połowie zyskaliśmy świeżość. Dobre wejście Kaspera Hamalainena daje nam bramkę na 2-1 i 3 punkty. Przeskakujemy Lecha Poznań. Zbliżamy się mało do tego dwumeczu, który możliwie da nam upragnioną Ligę Mistrzów. Trening. Zaraz się też przekonamy, kto tutaj nie będę trenował. Na razie odpuszczę sobie Simona i dam właśnie Żotę, żeby ten osiągnął. Nie. No jeszcze raz. Tutaj musimy wejść i Żota. Co my tutaj damy mu? Średnie, chce trudne, dobra, trudne, jest Gittens. Piłkarz się musi rozwijać, ma 19 lat, więc jeszcze możemy na nim bardzo dużo zarobić. O, Duda, awansował na 75, więc pewnie jakiś kupców sprowadzi zaraz Ondrej Duda. Henry zagrał mecz z Lechią średni, generalnie ten gol Makuszewskiego to był jego gol, ponieważ nie dążył za Makuszewskim. Oho, ho, 7,5 miliona za Moza Simona, to jest oferta dość mała dla mnie. Powinien, wydaje mi się, że 15 milionów za Simona to jest oferta przyzwoita i wydaje mi się, że za taką ofertę mogę go puścić. O! Termalika chce Szumskiego, więc do widzenia. Załuska, no dobrze, Załuska w końcu pożegnamy. Będziesz w sumie, jak ma sprzedać Szumskiego i Załuska, to nie będzie to zbyt miłe. No ale trudno, okej. Dobra, to już mniejsze, to już akceptowaliśmy oferty, jak to wygląda dalej. Załuska, jego nie sprzeda, nie ma szans. O, Nikolić do Newcastle. I to jest oferta, która by mnie zadowoliła. Tylko żebyśmy daliby mi 4,5 miliona. Byłbym bardzo, bardzo zadowolony, bym powiedział. Oj, Spaniol za Moza Simona. Ja tutaj mówię, 15 milionów to jest cena wywoławcza. I negocjujcie z zawodnikiem. Salzburg nawet się pyta o Załuskę. Więc sporo ofert. Teraz nam tutaj przyszło. Chociaż pewnie Załuska nie wszystko... Będzie odmawiał właśnie. Zakończone fiaskiem tutaj. Załuskę nie sprzedamy. Szymskiego sprzedamy, ale Załuskę nie. Okej, czekamy na mecz z Górnikiem Zabrze i potem spotkanie. Nie, ja nie sprzedaję Simona. Jak już to pytajcie się o niego zimą, wtedy pewnie poskoczę mu overall i wtedy będę mógł go sprzedać za o wiele lepszą cenę. Do Basli teraz ma Załuska iść. Oczywiście nie pójdzie. To jest tylko akceptowanie, żeby tylko kliknąć. Okej. Nikolić. 4 miliony 100. Tylko że Nikolić jest całkiem niezły. Mi się nieźle grało w tym meczu z Lechią. Ja będę musiał teraz na szybkości szukać zastępcy dla niego. Orlando Sa wydaje mi się, że nie będzie zadowolony z pozycji rezerwowego. Natomiast to mogę spróbować. Mogę spróbować zrobić Orlando Sa. Taka cena mi odpowiada. Nie, już tutaj. Chyba że właśnie Real Madrid za 20 milionów wyłoży mi za Simona, to wtedy się oczywiście zgodzę, ale jednak na razie wszystko będę odrzucał. SV Reed za Łukasza Załuskę. Składa nam ofertę, okej, teraz od razu przejdźmy do
nie mogę nic złożyć oferty za Orlando Shaw, ponieważ z prostego względu nie mam tylu funduszy, mam 800 tysięcy. Musiałbym dać za niego 2 miliony pewnie co najmniej. No tak to lipa. Okej. Idziemy dalej, czekamy mecz z Górnikiem Zabrze. Musimy porotować, wystawimy rezerwową jedenastkę, Hamalainen, Kosecki, Bergwin, Bielik. Czy Bielik chce grać w pierwszym składzie, żeby grał w pierwszym składzie w meczu właśnie z Realem Sociedad. A teraz tak, tutaj będzie grał Kapuska, tutaj będzie grał Broś, tutaj będzie grał Palmer Brown, tutaj będzie grał Pazdan, a tutaj Chlouszek na bramce, Łukasz Załuska. Całkowita wymiana jedenastki, jak to się nam opłaci. No to ciekawa jedenastka, muszę wam powiedzieć. 3-1 wygrywamy, Hamalainen, Kapuska oraz Łukasz Broś. Kolejne 3 punkty inkasujemy, tylko jedna bramka stracona. Trening od razu, okazja, żeby podskoczył overall. Czy komuś podskoczy, czy nikomu się podskoczy? Nie, nikomu nie podskoczył. Chociaż Henry się zbliża, tak samo Berwin z blisko, żeby oni przeskoczyli swój pułap. Okej. Ja jeszcze naprawdę coś załamuję, co ten Załuska robi, nie wiem co on tam się bawi na tych spotkaniach. Nie wiem co on tam wyprawia. Zawodnik sprzedany do Newcastle, czyli Nikolicia już nie mamy. Simon, nie, Sevilla, bardzo fajne kluby, ja bym chętnie go puścił, ale jakby dali mi dużo pieniędzy. Chociaż nie mam ciśnienia, żeby go sprzedać. Zimą prędzej, zimą jak już wyjaśnimy sobie sytuację w Lidze Mistrzów, tak na razie chcę mieć po prostu super kadrę na Ligę Mistrzów. 2200. Okej, zobaczymy co na to Orlando Shaw, co na to Reading. Okej, mam sugestię, oczywiście zagrasz Ondrej, spokojnie. Ondrej Duda, Żota, Kucharczyk, Simon, Jodłowiec i Bielik w środku pola. Te emocje już narastają, Rzeźniczak i Lewczuk, po prawej Bereszyński, na lewej Henry. Tak to będzie wyglądało, ławka rezerwowych prezentuje się następująco. Ofensywa jest dość mocna, ale brakuje na niej napastników. Może grać na pozycji napastnika Hamalaina, natomiast zobaczymy jak to będzie w tym sezonie to wyglądało. Startujemy. Wielki mecz, pierwszy mecz o wejście do Ligi Mistrzów. Mecz z Realem Ciudad San Sebastian. Musimy uważać przede wszystkim na Carlosa Vela. Jedziemy. Simon, Ondrej Duda, Michał Kucharczyk, sporo miejsca mają legioniści. Kucharczyk wzdłuż bramki, jest Żota, ale tej piłki nie sięgnął. Nasz napastnik, jeszcze środkowanie. Gdzie to środkowanie? Piłka do Carlosa Veli, goni go od razu Henry. Jest Vela, może tutaj coś postraszaleć nam ten piłkarz, Carlos Vela, ale tutaj się pobawił. Vela, wcisk Bielika. Niezłe uderzenie Carlosa Veli. Ależ teraz kombinacja, ależ teraz była okazja dla Realu. Ale też Załuska na posterunku. Chyba jeszcze był spalony przy okazji. Koniec tego meczu, remisujemy w pierwszym spotkaniu 0-0. To był ciężki mecz, brakowało klarownych sytuacji, brakowało jakości w środku pola. Aczkolwiek udaje się zremisować 0-0 i z nadziejami i wydaje też się, że z dużymi szansami jedziemy do kraju Basków i tam będziemy rywalizować, a oprze się dalej. Mecz z Termaliką Brookbet Niedziecza, teraz ofery transferowe, Załuska i Simon. Za Załuskę nikt mi tutaj już nie wyłoży pieniędzy, no to jest oczywista oczywistość. Odrzucam ofertę za Mosesa Simona. I teraz tak, kontuzja zawodnika, 3 tygodnie przerwy Bartosza Bereszyńskiego, to nie jest długi okres czasu, natomiast to mnie martwi. I teraz tak, czekamy na odpowiedź a propos Jędrzejczyka. I teraz tak, Kamalajny z przodu, Kapuska nie, Masłowski, Kosecki, Bergwin, Pazdan, Broś, Palmer Brown, Brzyski, pierwszy raz w tym sezonie Brzyski i Kapuska tutaj, tak to się prezentuje, taki skład na spotkanie z Termaliką. Jeszcze tylko zerknijmy na kalendarz, ile mam czasu przerwy, 3 dni przerwy, więc tutaj trzeba uważać. 2 punkty przewagi nad Lechem, symuluję ten mecz, jak przegramy to trudno, Termalika to jest mecz pułapka często z nimi na wyjeździe. A teraz wygrywamy, Masłowski i Hamalainen kolejny gol, w kolejnym meczu strzela gola Kasper Hamalainen, więc bardzo mnie cieszy forma tego piłkarza. Czekamy na upgrade przy treningu. Ktoś tu skacze, krycie u Henry'ego, dribbling i wytrzymałość Kapuski, to mnie cieszy, bo Kapuska jest też obiecującym piłkarzem naszej drużynie, młodym i perspektywicznym. Okej, transferowa oferta, Łukasz Załuska, szturm grad. Ja akceptuję te oferty, żeby to już poszło, bo
Nie wiem, jaki jest sens. Mam pewne rozterki. No ja wiem, ale przecież Moses, jesteś moim podstawowym piłkarzem. Nie wiem, jakie to rozterki. Gdzie jest oferta, przepraszam bardzo, z Orlando Sa? No przecież złożyłem tą ofertę, ja czekam na odpowiedź, a czasu jest niedużo. A czy złożyłem tą ofertę? No halo. Nie złożyłem oferty, jeju, to czekam na ofertę za Orlando Sa. To się wyprawia. Jeszcze raz. No i teraz coś powinno grać. Mało czasu mamy. Natomiast trzeba dopiąć ten transfer Orlando, bo mamy na razie tylko jednego napastnika. No jeszcze Simon, ale on jest. On jego bardzo widzi na. Bardziej go widzę na skrzydle. O kurcze. Sporo się cenią za Orlando Sa. No ale trudno. Próbujemy potargować się z angielskim klubem. Simon, czemu Simon? Duda, Kucharczyk, Żota, Jodowiec i Bielik, Henry, Rzeźniczak, Lewczuk i Broś. A na bramce Radosław Zierzniak dostaje teraz swoją szansę. Ławka rezerwowa wygląda następująco, wygląda mocno. Okej, okay. I przystępujemy do tego spotkania. Mecz o Ligę Mistrzów, mecz o upragnioną Ligę Mistrzów, mecz w kraju Basków. Jak sobie poradzimy, to będzie bardzo ciężki mecz. Jedziemy. Na pole karne, Rzeźniczak, Bielik. Widzicie tą piłkę, panowie? Tak jest. Tak jest. I tak jest. Atakujemy zmasowanym atakiem. Michał Kucharczyk. Kucharczyk! Nie ma gola! Jak to nie wpadło? Kucharczyk, Simon na pole karne. Rzeźniczak, jest uderzenie. Nie ma gola, jeszcze mniej rozdrożny. Jest kontuzja Jodłowca, niestety. Nasz już pomocnik musi opuścić boisko, by to nie było nic poważnego. Carlos Vela. Vela strzał! Zierzniak. Ponownie lepszy. Jest Żota. Jest to jak także Simon. Do niego ta piłka. Simon. Wykorzystaj to. Simon strzał! Gol! Jest bramka! Tak jest! Ale już tutaj kuriozalny gol Nigeryjczyka. Jesteśmy tylko malutki kroczek od Ligi Mistrzów. Moses Simon poczekał, nie zagrywał do nikogo, sam to wykończył. Rykorze tamtej pomógł i poprzeczka, ale koniec końców mamy gola. Świetnie, Hamalainen. Żota, Hamalainen. Akcja dwójkowa Legionistów, Hamalainen. Faulowany, nie. Ale to jest koniec, jesteśmy w Lidze Mistrzów, jesteśmy w upragnionej Champions League. Udało się, brawa dla chłopaków. Tylko teraz jeszcze pozytywna inna informacja, że czy Tomasz Jodowiec jest kontuzjowany na długo, czy to jest jakaś krótsza pauza. Oby to nie był to długi rozbrat z piłką. Oferta przyjęta, okej. Nagrała z turnieju wiele milionów. 3 miesiące bez Jodłowca, jak to jest możliwe? Cała faza grupowa bez Jodłowca. I teraz jeszcze pojawia się jeden problem. Musimy chyba sprawdzić defensywnego pomocnika, wypożyczyć defensywnego pomocnika. Myślę teraz szybko, kogo by tutaj wypożyczyć, albo kupić. Wypożyczyć raczej. Furmana znowu? Mamy mało czasu. Chovilo mi przychodzi do głowy. Można go spróbować, ale to jest bardzo... Nie miałem overall, ma małą pensję, nie świadczy to o nim zbyt dobrze. Poczekajcie, za chwileczkę to rozwiążemy. Wpiszemy sobie tutaj w kraju Polaków na po... O Jezu, to są... Przecież ligowy. Ja muszę tutaj zrobić narodowość, nie tutaj. Dobrze, że się teraz ogarnąłem. Polska. Pozycja. SPD. Babiarz Borysiuk. Chyba ten Borysiuk to będzie musiał wjechać w końcu. Chociaż nie wiem, za ile Damian Dąbrowski jest obiecujący. No już pomyślmy. Furman. Chcemy go wypożyczyć. Kopczyński. Krychowiak. Ojej. Cezary Wilk. Trałka. Nie. Furmana. No wypożyczę go. Spróbuję go wypożyczyć. Jeden rok. Słyszę ofertę. Piłkarza tego doskonale znamy, więc tutaj nie będzie z tym problemów. Także spróbuję złożyć ofertę za Ariela Borysiuka. Złożę za niego 1 200 000. Bo nie chcę tutaj się bawić z nimi jakieś
Tak, 1200 będzie, na pewno przyjmą 1200. Czy na pewno, no może nie na pewno, ale powinni przyjąć. I teraz też powinniśmy przywitać w naszym zespole Orlando Sai. I za chwilę też zobaczycie, z kim będziemy się mierzyć w fazie grupowej. Oferta nie do przyjęcia, ojej. I tak zwali ofertę. Dobra, poczekajcie, Orlando też się rzuca, ja mu dam 50 tysięcy tygodniowo. Ważnego zawodnika. Teraz na pewno mi to przyjmie, za taką pensję to raczej nie odmówi Orlando Sa. Znaczy, Borysiuka chciał mieć z tego względu, ponieważ on już w Legii jest. 2,5. Znaczy, nie będzie stać na Orlando Sa w takim przypadku. Będzie mi stać, tylko że gorzej będzie z tygodniówką, ale trudno. Na razie poczekamy z tą akceptacją oferty za Furmana. Dobra, przyjęta oferta Lechi. Jezu, jak Borysiuk ceni. Dobra, tam ważnego zawodnika, bo nie wiem ile będzie grał, w sumie teraz będzie grał w wszystkich meczach praktycznie, więc w sumie... Dobra, damy to Orlando za 45 tysięcy oraz kluczowego zawodnika, niech ma. Postaramy się jego przyjść, jak się nie uda, to zaraz jakoś rezerwowa opcja nam tutaj wjedzie. O, mówiłem, że przyjmie tą ofertę, nie ma tutaj problemu żadnego. Oferta za Orlando za dzień dobry. Furman na razie jest pod znakiem zapytania. Orlando Sa, dzień dobry, witamy na starych śmieciach, Orlando. Wielki powrót do Legii, Orlando Sa. Kapuska. Tutaj zapewnika Pazdan za Henry'ego Chlouszek. Tak to wygląda, tylko tam oczywiście numer Sa, oczywiście numer 70, tak jak miał swojego pierwszego pobytu w Legii. Orlando Sa 10 sobie oczywiście by chciał sobie 70, ale niestety nie można tak 70 wiedzie. 70, Orlando Sa jest w naszym klubie. Kilka punktów przewagi już mamy. Zobaczymy, jak w tym meczu sobie poradzimy z Jagiellonią Białystok. Czy sam będzie miał wyjście Smoka? Ma Bergwin, kapitalny mecz. Dwie bramki Bergwina, pokonujemy Jagiellonię, kolejne zwycięstwo. A my czekamy na odpowiedź gdańskiej Lechii i domkniemy już to okienko. I domkniemy to okienko z wzmocnieniami w składzie. No ale przecież halo, bo odrzucił mi kontrakt, Boże, przecież muszę tutaj się pobawić z nim. 20 tysięcy, stać mnie? Może muszę zrobić modyfikację budżetu, zaraz mi Borysiuka wykupią. Czy mnie będzie stać teraz na Borysiuka, to jest pytanie za 100 punktów. Borysiuk, no halo, na celowniku nie, gdzie to jest odrzucone? Dobra. Kurczę, cały czas mi brakuje, nie wiem za ile jednego ofertę złożyłem. O Jezus Maria. 3. Kluczowy zawodnik, przyjmie tę ofertę? Przyjmiesz tę ofertę, Ariel? Proszę cię, przyjmij, bo będę musiał Furmana akceptować. A mi się to zbytnio nie widzi, bo chciałbym mieć taką Legię trochę podobną do tej, którą mamy teraz. Chyba nie przyjął tej oferty, skoro jest... Nie przyjął! Haha! Dzień dobry, Ariel Borysiuk melduje się na pokładzie. Transfery zostają zamknięte. Dziękuję bardzo. Ostatnia godzina, ustawimy tylko jeszcze numery, pokażę wam grupę Ligi Mistrzów. Długi odcinek, no ale chyba chcieliście mieć karierę Legią Warszawa często, no to jako, że nie mogę tak regularnie codziennie co dwa odcinki, co dwa dni wysyłać odcinków, to będziecie mieć troszkę dłuższy odcinek. Dzisiaj właśnie pokazuję mi action, mam 47 minut nagrywanych. Oczywiście ja z tego sporo wytnę, bo to są mecze, są skróty, a i tak wydaje mi się, że będzie z tego całkiem przyjemny i długi odcinek. Przyjemny, oczywiście skromność teraz wyszła, no ale trudno, trzeba wiedzieć na czym się stoi. Sporo daliśmy za Borysiuka, natomiast to są pieniądze dobrze zainwestowane, bo jednak... O, raport o juniorach, właśnie teraz, dzień dobry. Out. Tego zostawiamy, ho, dobra, pan Koprzyński jest u nas. Tych panów będziemy jeszcze obserwować. I teraz tak, koniec takiego transferowego, przyjęte oferta, okej, okay, numery. Jako, że Kosecki gra teraz z 7, a to mi się niezbytnio nie uśmiecha, dam mu numer 20. Bergwin dostanie numer 11. A tutaj właśnie Borysiuk dostanie numer 7. Taki sam jakim gra teraz. Okej. I teraz ostatnia rzecz. Czyli gdzie to było? Halo. Gdzie to było? Jezu, mam teraz laga.
To było tutaj, w biurze albo w sezonie. Tabela, no dokładnie. No już tutaj miałem wszystko przygotowane. Copa Europe. Copa Europe, tak jest, piękna, piękny akcent. I czekamy, no halo, FIFA, zapraszam. Ohoho, jest Liga Mistrzów. Manchester United, Lazio Rzym oraz Benfica Lizbona. Będzie się działo, moi drodzy. Mecz na Old Trafford, trochę pamiątka i te wspomnienia z Pucharu, zdobywców Pucharów i Legia, zremisowała na Old Trafford gol Wojciecha Kowalczyka. Mecz z Lazio, Lazio też, Legia grała z Lazio niedawno w Widze Europy, a Benfica to też ciekawy rywal z Portugalii. Z kim gramy jako... z kim gramy jako pierwsi? Gramy najpierw z Lazio, a potem wyjazd. Czy wyjazd, czy mecz po prostu z Manchesterem United. Będzie się naprawdę, moi drodzy, działo. Mamy naprawdę super skład. Bergwijn, zobaczcie, ma już overall. Jest idealny skład, wygląda na razie tak, że jest Simon, jest Jota, jest tutaj Andrzej Duda, jest tutaj, gdzie jest Kucharczyk? Przepraszam bardzo, tutaj jest na... Jest też mózgoczą overall, ho, 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 ho. Borysiuk z Kapuską, z Bielikiem na cięższe mecze. Oczywiście tu będzie grał... To jest pas na skoczył mu overall, jest Lewczuk, jest także Henry, Sierżniak. Wygląda naprawdę, moi drodzy, kapitalnie. Wydaje mi się, że teraz w tym sezonie możemy podziałać w europejskich pucharach. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.